gotowy do łowienia ryb? Tak. Będziesz spał, czy będziesz łowił ryby? Spał na rzęs, a nocy będę. Będziesz łowił leszcze duże, nie? I linę. Idziemy. Witam z nad wody. Jak widać, pod parasolem deszczowo zdążyliśmy z Dawciem dojechać. Jesteśmy na linowo-leszczowym Eldorado. Jak widać, pod parasolem leje jak diabeł. Zaraz będziemy nęcić i zaczynamy łowić. Dawcio, co robisz? Ram. Ram. Taki towar przygotowany, kukurydza, białe robaki, trochę peletu, konopia, oczywiście pasza dla krów zmielona, no i zanęta sonobajca 50x50. Nęcimy standardowo tam w prawo, jedną wędką, koledzy z lewej strony jak się zwiną w moje miejsce na lewą stronę. Sąsiady z lewej strony uciekli, deszcz ich wygonił. Można sobie teraz śmiało tam zanęcić. No i szykować się do nocki. Odpalać grilla i łowić. Super, idealnie. Przewaga spidera nad zwykłym spombem. Proszę zobaczyć. Lejemy tutaj tego rzadkiego. Lejemy im tam. Tak wykombinowałem nasze grillowanie. Zaraz będziemy rąbać burgery i kiełbachę. Dawid już wszystko szykuje. Pogoda nie odpuszcza. Cały czas pada. Jeszcze wiatr troszkę w naszą stronę. Wali nam do namiotu i pod parasol. Także piękną sobie pogodę wybraliśmy na ryby. Idealną. Ale nic, nie poddajemy się, walczymy dalej. Przerzucam, czekam na branie i tyle. Zobaczymy, czy do wieczora uda się coś złowić, czy nie. Czy w ogóle coś się uda połowić. Ale już miałem przerzucać, żeśmy się najedli. Przebrałem się, ciepłe, suche ciuchy. Na szczęście mam, a tutaj co? Strzał. A już miałem brać za tą wędkę i dosłownie ją przerzucać. Mam nadzieję, że to pan Linek wypali. Co? Wielka? Nie. Daje ci się, no ładny pierwszy deszczowy lin. Takie naciągnięte 40, raczej bym powiedział 39, ale pierwszy. Super, pierwszy linek zaliczony. Drugi z prawej strony, samczyk tym razem. Bardzo ładny linek. Dobra, zrobimy mu tylko zdjęcie i wypuszczamy. Deszczyku. Ale biorą, bynajmniej zaczynają. Super, drugi wyjechał. Już się ciemno robi, jak widać przy oświetleniu. Ale skubaniec byk teraz z lewej strony przykurzył. Dawcio, ty lepiej chodź tutaj do mnie, bo już trzeci lin wyjechał. 53 cm łapie. 10 godzina. Dobra, zdjęcie i wypuszczamy. Ale petarda normalnie. Super. A ty co? Dawaj tu do taty łowić, już! Pod parasol. My sobie siedzimy pod parasolem w deszczyku. Tata wyciągnął trzy liny, bo ktoś sobie siedział w namiocie i chciało mu się dupy ruszyć. Deszcz tutaj wali. A Dawcio czeka na swoją rybę. Ziewa mi tu, do spania już. Co? Dawcio, nic, nic nie rób, nie rób, nie rób nic. Ole jedzie ty, ole rybę masz. Dobra. Otwórz ten drucik teraz w kołowrotku. Co? Ten drucik. No otwórz to. Okej, okay, dobra. Dobra, ole. Moje ręce bolą. Patrzcie ręce, odłóż wędkę na podpórkę tam gdzie była. Dawcia, linek. I do wody go. Brawo, poszedł. Gratulować synku. Dawcio walczy z drugą rybą i to będzie leszcz. Ole, dobra. Otwórz ten drut znowu. Już. Otwarty. Taki piękny leszcz
Dawcia. Dobra, wypuszczę diabło. Ale ładny leży, co? On pójdzie, pójdzie, tata go przekręci. Nic mu się nie stanie. I odpłynął. Widzisz, a chciałeś już iść spać, synek. Tu dopiero gdzieś po powrotku, jak tam jak się odbija, czy po namiocie. A tak laser, tak nie widać. Tam dostarczy. Ale ładnego lina dawcią ma teraz znowu. O, widzę ją. Do góry wędkę, do góry podnieś ją, do góry trochę. O, widzę, widzę. Ole, lin wjechał? Mam go, ole, linii hodowli. Mam to puścić? Dobra, otwórz to. Piękny, taki nocny, już po 12 w nocy. Dawcio, dwa liny, jednego leszcza. Teraz może iść spać, dogonił tatę. Musi coś dla mnie zostawić. Dobra, wypuszczamy go, synek. Dobra. Pójdzie, pójdzie, to jest linisko. Umyję, a jak spokojnie. Ale, jak się ciągło ryby? Fajne. Opłacało się tak w nocy siedzieć? Tak. Co tata mówił? Jak chcesz ryby złowić, to co trzeba? Czekać do nocy. Czekać do nocy, dokładnie. Teraz żeś zasłużył na dobry sen. W końcu przestało padać, jest już po pierwszej. Dopiero co dosłownie tutaj przy brzegu zerwałem rybę. 15 minut i zwijamy wędki, idziemy spać. Idę się przytulić do ciepłego dawcia i pośpimy sobie do 5 godziny, bynajmniej ja. 6 rybek wyjechało, po 3 sztuki mi. Nie jest źle, a jednak się opłacało, bo fajne rybki wyjechały, młody zadowolony, posiedział do wpół do pierwszej. Witam o poranku, minuta po 5 jak wstałem, miałem za 25 ustawiony budzik, ale jeszcze sobie chwilę poleżałem, nie pada, nie ma żadnej chmurki, zaraz pewnie wyjdzie słoneczko, tutaj będzie mi grzało, zimno jak cholera, nęcimy, próbujemy łowić. Po dwie, trzy takie delikatne rakietki i tyle. Przy wschodzie słońca ja sobie tutaj nabijam drugi koszyczek, przerzucam wędkę, jem gorącą zupkę, maluszek, bo maluszek, ale pierwszy. Waleczny i cieszy. Najważniejsze, od razu ucieka. Normalnie jaja sobie robią. Ja tutaj chcę przeklipować drugą wędkę, zarzuciłem, a tutaj od razu strzał ekspresowy. Najpierw lewa wędka, teraz prawa. Mam nadzieję, że się obudziły po tym donęceniu. Tak samo jak i ja. Dawcio tam chrapie. Jest dublet. Mamy dublecik. Oleciał mnie. Skubaniec, oleciał mnie ten. Takie skubańce. Jakieś ole woleczne. Taki dublet wyjechał. Piękna poranna samiczka. 47 cm. I taki samczyk ładny. Okej. Okay. Ryby widzę odpaliły z rana. Pięknie bąblu jest. Idealnie. Przerzucenie zestawu. Nie zdążyłem zapiąć bobinka. Patrzę, tu taki sztramżyłka. Mówię, co jest? Chcę poluzować. Patrzę, tu sztramżyłka znowu. Tu od razu ryba. Fajne słoneczko świeci. Oko mi się przymkło chwilę. A tutaj strzało. Myślałem, że mi te łabędzie tam weszły. Dawcio jeszcze chrapie. Trzeba go chyba zaraz wywalić, żeby
Chociaż jedną rybkę zdążył złapać, zanim pojedziemy. Taki kolejny fajny linek, 30+. Halo, synek, wstajesz? Czuję, że znowu będzie 50+, aż mi z klipa wyciągnął. Musiałem go naprawdę na siłę przytrzymać, żeby mi tam w te zielsko nie weszedł. Kawał walecznego lina. Gruby linek, naprawdę. 51. Tak, grube linisko. Taki ładny 14 linek. Dawcio śpi. Budzę go, żeby tutaj przyszedł sobie lina wyciągnąć. A on nie chce. Nie wstawaj. Tata ma rybę na kiju. Chcesz? Nie. No to nie. Ja tu młodego wywaliłem z namiotu, żeby wstawał. Pomalutku się pakowałem. Dochodzi 10. A tutaj jeszcze na sam koniec rybę sobie wyciągnął, no. I masz jeszcze. Jeszcze na sam koniec ostatnie pewnie branie dzisiejszego dnia. I ładny linek. 42 cm. Powolutku. Ktoś złapał 3 liny i jednego leszcza, nie? Zadowolony? Tak. Można się pakować i jechać do domu, wracać? Tak. Pomalutku już pakuję i suszę co niektóre rzeczy. Jak widzieliście wczoraj wieczorem i praktycznie do drugiej w nocy padało jak diabeł niemiłosiernie. Jeszcze namiot jest mokry, nie wysechł. Nie mogło być tak ładnie jak dziś od rana słoneczko, było teraz trochę chmurki. Widzieliście jaka była kombinacja z grillem, przykrywanie plandeką. Trochę nam ta pogoda popsuła, ale i tak ryby dopisały. Już spakowani, załadowane wszystko na teczce. Połowiliśmy ładnie, 14 było linów i jeden leszcz. Dawcio pociągnął w końcu leszcza, liny. Zadowolony? Tak. Wyspałeś się? Tak. To możemy wracać do domu. Także na razie i cześć.